Bóg rządzi światem, a Pan gospodarstwem. Bóg za dobro wynagradza, za złe karze. Ja jestem właśnie takim Panem. Jestem niemowa. I nie ma w tym żadnej ukrytej metafory. Po prostu nie mówię. Co zresztą w gospodarstwie jest bardzo wygodne. Nikt nie wyrzuci kaleki. A nawet jak połaję, i tak potem nakarmi. Stoję z boku, patrzę, słucham. A widzę i słyszę wiele. Niemowa przecież i tak nic nikomu nie powie. Jakie mamy dzisiaj danie dnia? Ziemniaki. Ziemniaki, 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 ziemniaki i ziemniaki. Monotonne, niesmaczne, brzydko podane. To co, jemy? Wczoraj o świcie przyszedł do mnie mój pan. Pogłaskał mnie po bokach, dał jabłko, uśmiechnął się. Kazał mnie przygotować, a sam poszedł założyć buty do jazdy. Parowek założył mi siodło, miękkie, wygodne. Zacisnął pasy delikatnie i wyprowadził mnie przed stajnię. Powietrze było świeże, rześkie, na trawie rosa. I przyszedł pan, usiadł na mnie. Był ciężki, ale to miły ciężar. I ruszyliśmy. Najpierw powoli, spokojnie, potem coraz szybciej, szybciej. Aż wreszcie popędzał mnie tak bardzo, że nie miałem siły biec. Ale co to był za bieg? Skoki, zwroty, góra, dół. W pewnym momencie drogę zagrodziło nam zwalone drzewo. Pan kazał mi skoczyć. Skoczyłem na pełnej prędkości. Jedna z gałęzi rozorwała mi bok, podała mi się krew. Na szczęście panu mi się nie stało. To był dobry poranek. Czy ktoś mógłby mnie wydoić? Jest już pełno. Ciężko. Czy ktoś mógłby mnie wydoić? Uwielbiam chodzić z moim panem na polowania. Wystawiać zwierzynę, płynąć po zastrzelone ptaki. Ale oczywiście pierwsza jest pomoc, zawsze Rex. Ukochany jest naszego pana. Ale mi to nie przeszkadza. Też mam dużo roboty. A Rex? Rex jest taki piękny. Thank you.
wrócimy. Wrócimy wyprowadzić nasz lud z człowieczej niewoli. Szykujcie się. Szykujcie, wyruszamy razem. Tam gdzie odlatują żurawie. Tam, gdzie nie ma człowieka. Gdzie panuje wolność i szczęście. Wszystkie nogi, wszystkie kopyta i wszystkie rynie? Wszystkie. W gospodarstwie? Wszystkie krowa, wszystkie. O, nie, 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 nie. Ludzie powściekają się ze złości. Ale przecież wszystkich jednakowo, że nędza, głód, baty. Ale czy zrozumieją? I pójdą. Kto nie pójdzie, będzie musiał pracować za tych fotelów. Trzeba to wszystkim dobrze wytłumaczyć. Daleka droga? Za góry. Za morza. Daleka krowa. Daleka. Wiesz co? Na początku myślałam, że ty jesteś wściekły. Ale teraz widzę, że tylko głupi. Wracaj do tej swojej puszczy i daj nam jeść spokojnie. Daj świnie miodła i tak wyjdzie, że pomyję. Bo tylko w nich nauczyła się smakować. Idę. Żebyś świnia nie żałowała. Idę, bo jak cię przy mnie zobaczą, to jeszcze na mnie się skupi. Tak przyrośliście do łańcucha, że wolność was przeraża. Nie umiecie nawet się buntować. Jak wszyscy pójdą, to sama tutaj nie zostanę. Na razie co? Siedzę. To pięknie mówisz. Pięknie. To dopiero początek. Dużo pracy cię czeka. Bardzo. A następnym razem, kiedy ktoś, którąkolwiek z was będzie chciał uderzyć, pamiętajcie.